Krzysztof Sarna, dzień dobry. Moim dzisiejszym rozmówcą będzie Bartłomiej Dąbrowski, świeżo upieczony trener Woleja Wrocław. Dzień dobry, panie Bartłomieju. Dzień dobry. Na początku chciałbym rozpocząć od długiego rozdziału w pana karierze trenerskiej, a zasadniczo trenerza asystenta. Jak trudny był ostatni sezon w Dewelopresie Rzeszów i czy w ogóle był trudny? Myślę, że na wstępie najlepiej będzie, jak przejdziemy na ty, bo ja nie lubię panowania, także Bartek mam na imię, śmiało, możesz mówić po imieniu. Miło mi, Krzysztof. Myślę, że jesteśmy w podobnym wieku, więc też nie ma specjalnie sensu tutaj, albo jestem trochę starszy nawet, więc nie ma sensu tutaj sobie panować. Jak wspominam ostatni sezon, bardzo pozytywnie, bo kolejny sezon graliśmy o najwyższe cele, graliśmy w finale Mistrzostw Polski. Można powiedzieć, że tej naszej rzeszowskiej przygody, jeżeli chodzi o takie sportowe cele, to chyba był taki najsłabszy dla nas sezon, bo tutaj widzę mistrzyń. Nie pograliśmy zbyt dobrze. Piękny mecz, półfinał Pucharu Polski z ŁKS-em, przegrane 3-2, ale na osłodę był finał Mistrzostw Polski. Także kolejny, mój szósty, a w ogóle piąte wicemistrzostwo Polski klubu z Rzeszowa, także myślę, że cały czas byliśmy na, nie spadaliśmy poniżej kreski, jeżeli chodzi o poziom sportowy, natomiast chyba wynikowo ten sezon był dla nas najtrudniejszy. Udało się wypocząć po tym ciężkim sezonie? Ciężko odpocząć? Czy udało się wypocząć po tym ciężkim sezonie? Tak, ja właściwie bardzo szybko doszedłem do siebie i co prawda ta praca z trenerem Antigą była zawsze wymagająca dla sztabu, także na pewno ten chwila wolnego była potrzebna, natomiast serce tęskni za siatkówką, także nie mogę się doczekać już przyszłego sezonu. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że zazwyczaj wasza praca z trenerem Antigą opierała się na tym, że od 9 do 19 przesiadywaliście w biurze, analizowaliście treningi oraz mecze i zazwyczaj takim jedynym ukojeniem były te 2 godziny treningu. Czy zatem kiedy wraca się tak o godzinie 19-20 do domu, to jest jeszcze czas na jakieś inne zajęcia? Muszę powiedzieć, że bardzo ważne wydaje mi się w pracy, chyba każdej, jest to, żeby znaleźć moment dla siebie. Faktycznie w tym systemie, w którym pracowaliśmy, nie było to łatwe, ale też wynikało to z tego, że tych meczów mieliśmy bardzo dużo, bo rywalizowaliśmy też w europejskich pucharach, więc chyba od listopada po prostu ten natłok meczów był ogromny, stąd też pracy było bardzo dużo. Tym bardziej, że Stefan zawsze bardzo profesjonalnie podchodził do swoich zadań, więc każdy trening musiał być przeanalizowany, każdy mecz to oczywiste, już musieliśmy być tak naprawdę od pierwszego treningu po meczu w jakimś tam stopniu przygotowani na nowego przeciwnika, dlatego tej pracy było bardzo dużo. Ja jestem może nie jakimś wielkim fanem, ale lubię gry wideo, szczególnie na PlayStation, więc od czasu do czasu to był taki moment dla mnie, kiedy mogłem troszeczkę zresetować głowę. Także no, raczej starałem sobie ten wolny czas w miarę możliwości organizować, choć nie powiem, było to czasami bardzo dziwne, jak był ten wolny dzień na przykład, bo nie było to codziennością, więc czasem był problem z tym, żeby sobie rozkład dnia zorganizować, jak nie było treningu, nie było wideo. Ale starałem sobie jakoś radzić, żeby ta głowa była w miarę świeża i gotowa do kolejnych wyzwań. Jakie to gry wideo? Ja nie jestem może jakimś tam wielkim graczem w FIFA, ale od czasu do czasu lubię pograć, chociaż jestem większym fanem gier typu Assassin's Creed albo chociażby teraz w wakacje mam czas, żeby cisnąć tytuł Ghost of Tsushima, także bardziej takie gry do mnie przemawiają, aczkolwiek FIFA lubię pograć, chociaż dla mnie ta FIFA za wiele się nie zmienia, mówiąc szczerze, na przestrzeni lat oczywiście grafika trochę lepsza, ruchy zawodników troszkę bardziej przypominające to, co się dzieje w Realu, ale liczyłem na coś więcej, coś bardziej zbliżonego do NBA 2K, szczególnie jeżeli chodzi o karierę, natomiast tam za wiele się nie dzieje, więc zostałem przy chyba FIFA 22, już nie, nowych tytułów nie kupowałem. Liczę na to, że
że to się EA Sports troszeczkę tutaj postara i coś dołoży. Więc czekam na to z niecierpliwością, jak mi ta FIFA zaskoczy. Powiedziałeś o tym na tłoku meczów. Chciałbym cię zapytać, co sądzisz o kalendarzu spotkań, jeśli chodzi na przykład o naszą Tauron Ligę, bo w tym sezonie doświadczyliście tego bardzo brutalnie, że tak powiem. Patrz, Sylwester w autokarze. Co można w ogóle o tym powiedzieć, o tym natłoku spotkań? Szczerze mówiąc, zdania są podzielone. Pewnie jest dużo negatywnych opinii, natomiast ja uważam, że wiedziałem, w co wchodzę, jeżeli chodzi o zawodowy sport i jestem dumny, że mogę pracować w Ekstraklasie. Byłem bardzo dumny, że mogłem reprezentować deweloper z Rzeszów. Graliśmy w europejskich pucharach. Dla mnie to są najwspanialsze rozgrywki. Móc rywalizować w Lidze Mistrzów z najlepszymi zespołami na świecie to jest wielka nobilitacja i jeżeli chodzi w mojej opinii o kalendarz tutaj Tauron Ligi, to naprawdę nie możemy narzekać, bo tak naprawdę Liga Mistrzów nie tylko dodawała tego jeden mecz w tygodniu, ale to jest absolutnie normalne. Myślę, że tutaj bardziej plus ligowcy mogą pomarudzić, ale też no, Real czy Barcelona, czy Manchester United, Manchester City, którzy grają na wszystkich możliwych frontach, tych meczów mają jeszcze więcej. Także tutaj bym naprawdę, jeżeli chodzi o Tauron Ligę, nie mamy powodu do narzekań. Taka sytuacja jak Sylwester w autokarze zdarzył się akurat mnie pierwszy raz. Chociażby w Lidze Włoskiej, jeżeli się nie mylę, to chyba w drugi dzień świąt już jest kolejka ligowa, albo nawet pierwszy dzień świąt, także myślę, że nie mamy co narzekać i ja osobiście jestem dumny, że jestem częścią tych rozgrywek i tutaj przyzwyczajony też jestem do tego, że tak to wygląda. Natomiast myślę, że dramatu jakiegoś większego nie było. Na pewno podróże to nie jest łatwa rzecz, bo tutaj naprawdę sporo energii się na to traci, ale ogólnie nie ma powodów do narzekań. No właśnie, pytam też z perspektywy samej fazy play-off, bo kiedy gdzieś tam zaczynają śledzić siatkówkę tak w latach 12-13, to sam jakby system tej fazy play-off wyglądał inaczej i grało się dwa mecze u jednej drużyny, dwa mecze u drugiej i to też było tak troszkę rozłożone w czasie, a tutaj macie za dwa dni mniej więcej pomiędzy jednym a drugim meczem i 700 km w jedną stronę, tak jak to było w ubiegłych latach i to chyba nie jest takie troszkę na rękę w tej fazie play-off. Zdaję sobie sprawę, że już jakby drużyny wtedy są zgrane i przepracowały ten cały rok, ale zawsze byłoby fajniej chyba spędzić te dwie godziny na sali niż jechać w autokarze. No. Tak długo. No tak, no tutaj dwie rzeczy. Pierwsza to na pewno tego czasu na trening jest przede wszystkim bardzo mało i faktycznie budowa tej formy sportowej nie jest łatwa w tej sytuacji, bo więcej czasu spędzasz w samolocie czy też w autokarze niż na hali. Szczególnie jeżeli mówimy o tej przysłowiowej drugiej szóstce, która nie zawsze gra w meczach, a jeżeli gra, to gra mniej, plus jeszcze nie może trenować, dlatego faktycznie tutaj to jest problemem. Natomiast ja też pamiętam tę fazę play-off, o której wspominałeś, czyli te dwa mecze w jednym mieście, ewentualny jeden lub dwa u przeciwnika i ten piąty decydujący z powrotem powrót na halę, gdzie się rozpoczynało. I ja bardzo lubiłem ten system play-off, mówiąc szczerze. To było bardzo fajne weekendy z siatkówką. Natomiast wydaje mi się, że w tej sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, czyli w sytuacji, kiedy telewizja Polsat pokazuje każdy mecz, nie jest to możliwe, żeby w takim systemie rozgrywać play-offy. Bo tak naprawdę chyba musielibyśmy zacząć grać od 8 rano do 20, żeby wszystkie mecze pokazać. Nie jest to możliwe, aczkolwiek tak jak mówię, no ja lubiłem bardzo ten system play-off, on był bardzo fajny. Faktycznie troszkę ten play-offy to było takie święto, na to wszyscy czekali, natomiast teraz one są bardzo mocno skracane i być może to jest temat do rozważenia, bo tak naprawdę gramy ligę bardzo długo, a play-offy zamykają się czasami no chyba ostatnio w Plus Lidze, ten ostatni są nawet 2 tygodnie się zamknęły play-offy, tak, prawda? Albo tak. 3 tygodnie. Bardzo szybko przeleciało, też rozmawiałem z chłopakami z Asekoresowi, oni też właśnie jakby no mówili, że tyle jest grania, tak dużo meczów, a play-offy są bardzo mocno skrócone i tak naprawdę jedna wpadka może cały sezon przekreślić. No ale takie jest życie, no jakby na to nie mamy wpływu, o tym decydują prezesi klubów, więc niech decydują tak, żeby było dobrze.
Ty w jednym z wywiadów też powiedziałeś, że otrzymałeś propozycję zostania pierwszym trenerem DevelOpressu, ale wyraziłeś taką chęć, żeby współpracować u boku trenera Antigi. Jak zatem wspominasz ten cały okres? No tak, to było po tym moim pierwszym sezonie. Myślę, że to była jedyna racjonalna decyzja. Oczywiście z tyłu głowy był taki moment, żeby spróbować, natomiast myślę, że to nie był czas. Ja nie czułem się na tyle dojrzały jako mężczyzna, a tym bardziej jako trener, żeby już prowadzić taki zespół jak zespół z Rzeszowa jako pierwszy trener. Natomiast myślę, że te 5 lat dały mi bardzo dużo, przede wszystkim jako człowiekowi. Myślę, że jestem też innym facetem niż to miało miejsce 5 lat temu. Starszym, mam mniej włosów, ale jakby sama też możliwość pracy ze Stefanem to ogromny bagaż doświadczeń. Myślę, że też mogłem spojrzeć na siatkówkę z troszeczkę innego punktu widzenia, bo tutaj też przyszedł do nas po pierwsze wielki siatkarz, ale już wtedy można powiedzieć wielki trener, bo mistrz świata, także nie każdy trener może w CV wpisać sobie mistrzostwo świata, natomiast Stefan mistrzem świata jest jako trener, jest olimpijczykiem, jako zawodnik, jako trener, także wielka kariera zawodnicza za nim, cały czas uważam, że wielka kariera trenerska dalej przed nim, także czerpać od niego, plus łapać doświadczenia, które on ma z szatni, dla mnie bezcenne, bo ja w tej szatni tak długo nie siedziałem jak on i tego zapachu szatni przysłowiowego nie pamiętam, ale na pewno nie w takim stopniu jak on. Dlatego też na pewno bardzo wiele plusów. Oczywiście specyfika pracy też była trochę inna niż do tej pory, jak pracowałem chociażby z trenerem Michelin wcześniej, czy też z polskimi trenerami na samym początku. Ale myślę, że to też mnie bardzo dużo nauczyło i też musiałem sobie czas organizować zupełnie inaczej. Także myślę, że też to spojrzenie na siatkówkę Stefan mi otworzył oczy na wiele rzeczy, jeżeli chodzi o aspekty techniczno-taktyczne, także ja mogę tylko pozytywnie ten czas wspominać. Ja jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogłem z nim współpracować. Teraz przed nim kolejne wyzwania w lidze włoskiej, przede mną też nowe wyzwanie, także jesteśmy w kontakcie cały czas, także myślę, że te relacje będą utrzymywane i że trzymamy za siebie kciuki. Dla ciebie jakieś takie najważniejsze rzeczy, które wyciągnąłeś, że tak powiem, od trenera Antigi, czy jakby tego jest na tyle dużo i jakby powiedziałeś o tym spojrzeniu, że to jest tak trochę nie sposób wymienić coś konkretnego? Znaczy tych rzeczy jest bardzo dużo, ale chociażby przełożenie w jakimś stopniu męskiej siatkówki do żeńskiej siatkówki, bo wielokrotnie spotykałem się z opiniami, że czegoś kobiety nie są w stanie zrobić. Sam jeszcze jako młody chłopak mi się to wydawało, że dlaczego nie są w stanie zrobić. No ale jak wszyscy tak robili, to pewnie znaczy, że tak powinno być jeszcze wtedy jako młody chłopak. Natomiast Stefan przyszedł i w ogóle się nad tym nie zastanawiał, czy są w stanie zrobić, czy też nie, tylko po prostu zaczął to wprowadzać. Chociażby przyjęcie zagrywki palcami, dużo, dużo takich aspektów technicznych, obrona pancake'iem, która do tej pory była stosowana, ale też nie do końca, przynajmniej ja nie pamiętam, żebyśmy specjalnie to trenowali, a jest to bardzo ciekawy system rozwiązywania sytuacji w obronie, bo bardzo uelastycznia system gry w obronie. Chociażby obrona górą, to też górą mam na myśli tutaj palcami, też ja nie pamiętam też specjalnie, żebyśmy nad tym dużo czasu spędzali. Obrona jedną ręką chociażby, to są wszystko takie sytuacje, które czasami dają ci jeden punkt w secie, ale przy sytuacji, kiedy jest po 23, ten punkt jeden ma znaczenie. Także dużo, jeżeli chodzi o aspekty taktyczne, tutaj wielokrotnie jest w ogóle polemika na ten temat, jeżeli chodzi o machanie przysłowiowe, w cudzysłowie to mówię, machanie rękami w bloku. Pamiętam zawsze, każdy polski trener, z którym pracowałem i też jak grałem jako zawodnik, zawsze krzyczał, nie machaj rękami, nie machaj rękami. Po czym przyszedł Stefan, który to o 180 stopni odwrócił i mówi, machaj rękami, machaj rękami. I też jakby rozmawiałem z nim na ten temat, bo wiesz, to było takie zderzenie bardzo mocne, dlatego że on jakby wiele rzeczy odwrócił. Ja do tej pory jakby
były mi wpajane jako zawodnik, czy potem jako asystent, młody trener. I on jakby przyszedł i to wszystko przewrócił i zrobił wszystko. Może nie wszystko, ale sporo spraw przewrócił i jakby dał nowe spojrzenie na tą sytuację. I chociażby te przysłowiowe machanie rękami w bloku. Nie chciałbym się rozwodzić, bo tutaj zanudzimy widzów, a to nie jest chyba konferencja trenerska, więc do czego zmierzam. W każdym razie te wszystkie sytuacje bardzo mocno pomagają później w ustawieniu systemu blok-obrona, w dobrym blokowaniu, czytaniu ataku przeciwnika, także myślę, że to przede wszystkim dało mi bardzo dużo takiej wiedzy, której po prostu nie miałem do tej pory. Powiedziałeś, że przekonałeś się wbrew opiniom, że kobiety są w stanie zrobić wiele rzeczy. Wielokrotnie w swoich wywiadach też powtarzałeś, że bardzo lubisz współpracę z kobietami, ale czy na przykład w jakiejś bardzo nawet dalekiej perspektywie oddalonej wyobrażasz sobie współpracę z siatkarzami? Jak najbardziej. Nie wykluczam takiej sytuacji. Myślę, że na to trzeba być otwartym. Natomiast, tak jak wspominałem wielokrotnie, ja bardzo sobie cenię współpracę z kobietami. Bardzo szanuję kobiety. Bardzo jakby przede wszystkim one widzą zdecydowanie więcej niż my mężczyźni. Czują zdecydowanie lepiej emocje i nasze, ale też i koleżanek na boisku. Myślę, że jesteśmy w stanie się bardzo dużo my jako mężczyźni nauczyć od kobiet i wydaje mi się, że praca z kobietami może dać bardzo dobry fundament do późniejszej pracy z mężczyznami. Tutaj po rozmowie ze Stefanem na pewno ten sposób komunikacji jest troszeczkę inny, natomiast jeżeli chodzi o siatkówkę, ale rozumienie też drugiego człowieka, to zdecydowanie praca z kobietami uczy każdego dnia. Wracając jeszcze do trenera Antigi, przytoczyłbyś jakieś ciekawostki, anegdoty przez te wszystkie lata, które razem spędziliście? Wiesz co, ich było sporo. Nie każdą chyba mogę powiedzieć. Natomiast to, co taki z pierwszego sezonu chociażby, ja cały czas jakby starałem się Stefana uszować też w cudzysłowie do tego, żeby jak najwięcej z dziewczynami rozmawiał. I pamiętam, jak to było w pierwszym sezonie, gdzie mówi do mnie, że ale ja w życiu tyle nie rozmawiałem, a ja mówię, ale musisz jeszcze więcej rozmawiać. No i to było dla niego na pewno takie zderzenie z siatkówką żeńską, jeżeli chodzi o komunikację. Natomiast on też bardzo, to jest facet przede wszystkim, który się lubi uczyć, uczy się bardzo dużo. On też nie przyszedł totalnie zielony do tej pracy z kobietami, bo myślę, że obejrzał, jak go znam, mnóstwo meczów, mnóstwo rozmów odbył z innymi trenerami. Natomiast jakby Stefan Antiga z pierwszego sezonu, a Stefan Antiga z ostatniego sezonu, to są na pewno dwie różne postaci. Czy twoje odejście z Developresu, czy twojego odejścia z Developresu można też upatrywać w związku z tym, że trener Antiga odchodzi, czy otrzymałeś na przykład teraz propozycję jeszcze raz, żeby zostać pierwszym trenerem w Rzeszowie? Nie otrzymałem takiej propozycji. To nie mam problemu, żeby o tym mówić. Zostałem wezwany przez wiceprezesa już byłego Marka Pieniążka na rozmowę, który mi po prostu oświadczył, że klub nie widzi dalszej współpracy ze mną na kolejny sezon. I tak naprawdę tyle. Rozmowa trwała 5 minut, także tutaj myślę, że podobno, znaczy tu Marek mi mówił, że jednym jakby też z powodów było to, że jestem odbierany jako człowiek Stefana Antigi w jakimś stopniu. Chcą troszeczkę zmienić sztab, co rozumiem i myślę też, że ten sztab potrzebował, w ogóle ten klub potrzebował też zmiany, więc troszeczkę innego spojrzenia, świeższego na wiele rzeczy i tak też się to potoczyło. Jeszcze odnośnie trenera Antigi, to w związku jakby z waszą relacją wpadniesz na przykład do Bielska-Białej na mecz, jak przyjedzie drużyna ze Skandii na mecz Ligi Mistrzów, jeżeli nie kolidowałoby to z pracą we Wrocławiu? Pisałem do Bartka Piekarczyka właśnie, że po losowaniu, że spotka się ze Stefanem w Lidze Mistrzyń. Pośmialiśmy się troszeczkę. Zobaczymy, jeżeli będzie taka możliwość i czas na to pozwoli, to czemu nie? Natomiast w tym momencie najważniejszy będzie dla mnie Volley Wrocław i przygotowania do meczów. Natomiast jestem przekonany, że ten mecz na pewno obejrzy, jeśli nie na żywo, to w telewizji. I jeszcze jeśli chodzi o Developres, ta misterna pasa samych srebrnych medali, samych wicemistrzostw Polski, sezon w sezon.
Gdybyś miał tak chłodno powiedzieć, co zaważyło, że jakby na 4 szanse nie udało się ani raz? Nawet 5. Kurczę, wiesz co, jest mi bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że każdy z tych sezonów był trochę inny. To nigdy nie był ten sam powód, tak naprawdę. Jeżeli mnie pytasz, tak, ciężko mi dalej na chłodno na ten temat rozmawiać, dlatego że mimo wszystko cały czas w serduchu Zadra jest i myślę, że co najmniej raz to Mistrzostwo Polski powinniśmy zdobyć, natomiast to, co ja teraz mówię, nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo to trzeba było udowodnić na boisku, czego nie zrobiliśmy po prostu w tym w latach. Natomiast mieliśmy wiele sukcesów i oczywiście ktoś się może z nas śmiać, bo też czytałem, że jesteśmy Adasiem Miałczyńskim polskiej żeńskiej siatkówki w ostatnim czasie. Natomiast też chciałbym przypomnieć, że chyba nie ma żadnego klubu w Polsce, który od chyba bodaj 8 lat jest ciągle wśród 4 najlepszych zespołów w Polsce, z czego 6 lat z rzędu zdobywaliśmy medal. Byliśmy Puchar Polski, dwukrotnie graliśmy wśród 8 najlepszych zespołów Europy, także wydaje mi się, że jak już się wszyscy pośmieją, to spojrzą na to z innej strony i stwierdzą, że jednak troszkę nam zazdroszczą tych wyników. Oczywiście nie możemy się tutaj porównywać do Chemika, który chyba tych Mistrzostw Polski ma 10 i wielki klub i to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast cały czas ciężko, tak jak wspomniałem, mówić mi na ten temat na chłodno, bo czuję, że ten rozdział Rzeszowa nie jest do końca domknięty, jeżeli chodzi o ten najważniejszy tytuł, czego jest mi bardzo przykro, bo zdobyliśmy wszystko, ale nie tą gwiazdkę nad herbem na koniec i tego bardzo żałuję. Natomiast takie jest życie. No, wydaje mi się, że to, co byliśmy w stanie zrobić, zrobiliśmy. Pewnie po czasie, jakbyśmy porozmawiali, to te refleksje będą takie, że pewnie rzeczy może moglibyśmy zrobić trochę inaczej, lepiej. To zawsze tak jest. To jest normalne. Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. Natomiast w całym rozrachunku mojej 6-letniej pracy w Rzeszowie to jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy. No właśnie, z jakimi... Natomiast podkreślam, że tego złotego medalu bardzo mi brakuje. Mhm. No właśnie, z jakimi wnioskami, z jakimi refleksjami wyjeżdżasz z Rzeszowa? No to też można było długo odpowiadać na to pytanie, a myślę, że też nie chciałbym do końca tej kuchni zdradzać. Na pewno, mówię, praca ze Stefanem to jest ogromne doświadczenie. Pracowałem w jednym z najlepszych klubów w Polsce, a myślę, że organizacyjnie w jednym z najlepszych klubów w Europie, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o chociażby budowę klubu, jestem w stanie pomóc, jeżeli oczywiście jakiś klub, w tym akurat wypadku Wolej Wrocław, będzie tego ode mnie oczekiwał, czy będzie tej pomocy chciał. Także myślę, że to jest absolutnie bezcenne doświadczenie, bo też uważam, że z jednej strony trener jest od trenowania, ale też jeżeli ma doświadczenia z klubu, który pracował na bardzo wysokim poziomie, to też fajnie by było, jakby klub z tego korzystał i chciał się rozwijać w tą stronę, także myślę, że oprócz siatkarskich doświadczeń, taktycznych doświadczeń, to organizacyjne również jest. Czy przez ten cały okres były jakieś takie siatkarki, z którymi szczególnie dobrze ci się współpracowało? Wiesz co, ja tak nie kategoryzuję zawodniczek, bo mogę powiedzieć, że z każdą mi się pracowało świetnie. Oczywiście jesteśmy tylko ludźmi i jak to wśród ludzi, z jednym relacje masz fantastyczne, z drugim trochę słabsze. To jest normalne w grupie ludzi. Natomiast o każdej zawodniczce mogę mówić tylko dobrze albo bardzo dobrze. Jestem dumny też z tego, z jaką fantastyczną grupą siatkarek miałem do czynienia przez ten okres 6 lat, bo były to wybitne siatkarki, które były wybitne, jeżeli chodzi o polskie podwórko, siatkarki, które stają się wybitne, jak chociażby Kiera Van Rijk. Także to, mówię, to też dla mnie fantastyczny czas był, jeżeli chodzi o pracę z tymi ludźmi. Sztab również był, uważam, bardzo profesjonalny, też wspaniała grupa ludzi. Bardzo dobrych trenerów, fantastyczny statystyk, jeden z najlepszych według mnie w Polsce zdecydowanie. Mogę mówić tylko pozytywnie. Najlepsze wspomnienie i najgorsze wspomnienie przez cały twój okres w Rzeszowie?
Kurczę, jakbyś mi wcześniej powiedział, to bym się zastanowił, a tak to muszę teraz, tak pierwszy, co mi wpada do głowy. Na pewno fantastyczne było dla mnie zdobycie tego brązowego medalu w moim pierwszym sezonie, bo to było dla mnie coś magicznego. Także to jest na pewno takie wspomnienie dla mnie cudowne. Na pewno mecz z Wakif Bankiem wygrany w Rzeszowie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów to też spełnienie marzeń, coś wielkiego. Najgorsze wspomnienie. Myślę, że takim najgorszym wspomnieniem, ich naprawdę nie było dużo, ale takim najgorszym wspomnieniem sportowym to chyba ten mecz na Podpromiu z ŁKS-em, w którym finałowy, z którym prowadziliśmy 2-0, mieliśmy mecz na 3-0, na 2-0 w ogólnym rozrachunku meczów, który przegraliśmy 3-2 i ostateczności przegraliśmy ten finał 3-1, więc to chyba ten mecz na Podpromiu rok temu z ŁKS-em. Chciałbym teraz przejść do Woleja Wrocław, który poprowadzisz od najbliższego sezonu. Skąd w ogóle decyzja o tym, żeby zacząć pracę na własny rachunek? Poczułem po prostu, że już przyszedł na to moment i chyba nigdy, może nigdy nie ma dobrego momentu, albo też złego momentu, natomiast poczułem wewnętrznie, że chcę spróbować, że chcę to robić przede wszystkim, zresztą to też był mój cel od samego początku, jak zacząłem pracę jako trener, żeby kiedyś poprowadzić zespół w Ekstraklasie. Propozycja z Wrocławia była najbardziej konkretna, zresztą też zachęciło mnie to, że klub mnie po prostu bardzo chciał i znaliśmy się też, bo ja przecież pracowałem we Wrocławiu przed Rzeszowem jeden sezon, więc znałem ludzi, znałem prezesa Grabowskiego, znałem Krystiana Janisza, który jest kierownikiem zespołu. Także wspominam te czasy bardzo dobrze w pracy we Wrocławiu. To, na co się z prezesem Grabowskim umówiliśmy, zawsze było dotrzymane. Dlatego też jakby ta decyzja była dla mnie decyzją prostą. Nie będę pytał o konkrety, ale dużo było tych ofert, jeśli chodzi o twoją osobę. Mocno też jakieś inne kluby zabiegały o ciebie? Były dwie oferty, natomiast poważna była ta jedna z Wrocławia, ponieważ druga, już nie chciałbym tutaj klubu wymieniać, ale prezes tego klubu miał do mnie zadzwonić po 2 tygodniach, minęło pół roku i jeszcze nie zadzwonił, więc czekam na telefon cały czas. W porządku. Moje następne pytanie. Jakieś szczególne wspomnienia towarzyszą ci właśnie z klubem z Wrocławia w związku z tym, że byłeś przez jeden sezon asystentem? Poza tym, co powiedziałeś na przykład, że prezes zawsze dotrzymywał słowa w stosunku do tego, na co się umówiliście? Był bardzo fajny czas, dlatego że to było moje pierwsze zetknięcie z Ekstraklasą. Pamiętam, że wynajmowałem pokój z naszym statystykiem Patrykiem Gosztyłą, którego pozdrawiam serdecznie. W centrum we Wrocławiu przy samym rynku mieliśmy 4 koty, bo nasza współlokatorka miała 4 koty, więc był to bardzo fajny czas. Także pamiętam te nasze wspólne drogi na trening, gdzie nam się popsuł niejednokrotnie samochód, więc dużo było takich anegdot z tamtego sezonu. Też pracowałem z bardzo młodymi trenerami, bo przecież Marek Solarewicz też bardzo młody trener, Wojtek Kurczyński, bardzo młody trener. Była bardzo fajna grupa ludzi, Artur Hnida, fizjoterapeuta, fantastyczny człowiek, właśnie Patryk, także to był bardzo ciekawy sezon. Być może nie na miarę wynikowy, jeżeli chodzi o nasz wynik na koniec, ale jeżeli chodzi o relacje z ludźmi, to było bardzo, bardzo w porządku. Też klub jakby zapewnił wszelkie warunki do tego, żebyśmy mogli trenować dobrze. Oczywiście do dzisiaj jakimś tam problemem jest to, że nie trenujemy na hali, na której gramy, natomiast no, takie jest życie i wszystko inne jest na dobrym poziomie, także nie możemy narzekać. No jak długo związałeś się z klubem z Wrocławia? Na sezon. I teraz pytanie, czy widzisz się na wiele lat w tym klubie? Jeszcze myślę, że trener, takiej odpowiedzi od trenera, jakbyś usłyszał, czy widzi siebie na wiele lat, to jest ciężko, bo sam dobrze wiesz, jak wygląda praca trenera. Wiesz, że my możemy siebie widzieć, ale prezes może nas nie widzieć. Albo różne inne sytuacje mogą nastąpić, które powodują, że
że tak nie jest. Zobaczymy. Na ten moment jestem szczęśliwy, że podpisałem kontrakt we Wrocławiu. Zobaczymy, jak ten sezon nam się ułoży. Ja jestem pełny nadziei. Jestem nawet przekonany, że to będzie dobry sezon w naszym wykonaniu. Zobaczymy, czy jedna i druga strona będzie zadowolona ze współpracy, czy będziemy dalej szli w tą samą stronę. To wiesz, że dużo aspektów. Nie wykluczam tego, natomiast powiedzieć, że widzę siebie na wiele, wiele lat we Wrocławiu, to na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, bo tego po prostu nie wiem. Pytam też, bo ciekawa wizja składu, przynajmniej z tego, co na ten moment widać oficjalnie się kroi i troszkę mi chyba chodzi tak po głowie BKS Bielsko-Biała, że gdzieś tak konsekwentnie z sezonu na sezon można zbudować jakiś naprawdę fajny projekt, który później byłby w stanie przyciągnąć sponsorów i gdzieś, że tak powiedzmy, z tej stricte za ósemki albo tych siódmych, ósmych miejsc w ciągu kilku lat wedrzeć się do czołówki. No nie ukrywam, że marzę o tym. Marzę o tym, żebyśmy we Wrocławiu nawiązali do tych wspaniałych czasów wrocławskiej żeńskiej siatkówki. Faktycznie BKS jest, wydaje mi się, idealnym przykładem na to, jak pani prezes Aleksandra Jagiełło z Bartkiem Piekarczykiem oraz całym sztabem tworzą ten klub i z roku na rok rozwijają się coraz bardziej. Klub prowadzony na bardzo zdrowych zasadach i myślę, że może być spokojnie przykładem dla wszystkich innych, jak to tworzyć i na pewno nawiązanie do BKS-u w naszym przypadku, jeżeli miałoby to miejsce, to by było coś fantastycznego. Wierzę, że będziemy w stanie to zrobić, natomiast najpierw musimy udowodnić wiele na boisku, tak jak wspominałeś, żeby sponsorzy się pchali drzwiami i oknami do naszego klubu. Bo oczywiście mówimy o zawodowym sporcie, więc zawodowy sport bez pieniędzy to bardzo ciężko budować, natomiast tak jak mówię, najpierw zacznijmy od tego, co się będzie działo na boisku, a potem wierzę w to bardzo mocno, że ludzie, którzy zarządzają klubem, staną na wysokości zadania i po prostu tych sponsorów będzie jak najwięcej. Do tej kwestii sponsorów jeszcze później przejdę. Nie wiem, czy zakładaliście sobie cele, chciałbym właśnie o nie zapytać. Gdzieś tak z zewnątrz spoglądając już na te zawodniczki, które zostały ogłoszone, to wydaje się, że takim fajnym celem ani nie ponad stan, ani nie pod stan byłaby po prostu gra w playoffach, prawda? Pierwsza ósemka. Powiem ci tak, ja dostałem to pytanie w pierwszym wywiadzie klubowym, który się dopiero ukaże i odpowiem bardzo podobnie. Ja nie jestem osobą, która będzie myślała o tym, co się będzie działo w kwietniu, bo tego nie wiem. Na ten moment interesuje mnie tylko i wyłącznie nasza praca, każdy trening, później każdy pojedynczy mecz. Ja wierzę w to, że przede wszystkim w swój zespół i wiem, że jesteśmy w stanie rywalizować z każdym zespołem grającym w Tauron Lidze, a dokąd nas to zaprowadzi, to zobaczymy, dlatego że dla mnie mówienie teraz o, że gramy o utrzymanie, albo gramy o playoffy, albo gramy o czwórkę, albo interesuje nas tylko złoty medal, to nie ma kompletnie sensu, bo musimy to wszystko udowadniać na parkiecie co weekend, także na razie skupiam się tylko i wyłącznie na tym, co przed nami, czyli na pierwszych treningach, chcę poznać zespół jak najlepiej, na pierwszy mecz mamy od razu z LKS-em, więc też to będzie dla nas fantastyczny sprawdzian, możliwość rywalizacji z pewnie pretendentem do złotego medalu albo jednym z pretendentów do złotego medalu w przyszłym sezonie i wierzę w to bardzo mocno, że doprowadzimy do takiej sytuacji, że przyjeżdżając do Wrocławia każdy będzie się bał, oczywiście mówię to w cudzysłowie grania z naszym zespołem, że nie będzie tu przyjeżdżał po punkty, tylko będzie przyjeżdżał walczyć. Jak duży wpływ miałeś na transfery, na budowę składu na ten nadchodzący sezon? Czy przyszedłeś już na gotowe, czy też jakby miałeś bardzo duży wpływ na to, które zawodniczki zagrają? Nie, muszę powiedzieć, że miałem duży wpływ. Tutaj wspólnie z prezesem Grabowskim budowaliśmy zespół i także wszystko, co się wydarzy, biorę na klatę. Dlatego, że nie mogę powiedzieć, że przyszedłem na gotowe. Nie, zbudowaliśmy zespół wspólnie. Myślę, że jest to bardzo fajnie zbudowany zespół. Mamy wiele dziewczyn młodych, mamy kilka doświadczonych, więc myślę, że to jest dobra mieszanka. Teraz kluczem będzie zbudowanie właśnie zespołu, drużyny, która pójdzie ze sobą w ogień. Myślę, dla mnie to będzie bardzo, bardzo istotne, bo oprócz oczywiście siatkówki, techniki, taktyki, to te relacje są bardzo istotne i
i wierzę w to, że stworzymy taką ekipę, która po prostu będzie szła ze sobą w ogień i napsuje krwi pretendentom. Nie tylko ty z Podkarpacia udajesz się do Wrocławia, udaje się też Weronika Gierszewska. Ta zawodniczka zrobiła na tobie szczególnie duże wrażenie, że zdecydowaliście się właśnie na nią, bo też ta nominacja chyba do odkryć sezonów dużo mówi sama za siebie. Tak, natomiast podpisaliśmy Weronikę przed nominacją, także nominacja nie miała znaczenia. Oczywiście śmieję się, ale obserwowaliśmy Weronikę już pracując we Wrocławiu i to był jeden, nazwijmy to, naszych takich przemyśleń, jeżeli chodzi o kolejny sezon, jeżeli byśmy dalej pracowali w Rzeszowie. Natomiast jak nadarzyła się okazja, żeby pracować z Weroniką, to po prostu z niej skorzystaliśmy. Też rozmawiałem z nią osobiście i to jest dziewczyna bardzo mocno nastawiona na pracę, która bardzo chce się rozwijać. Myślę, że to jest bardzo duży potencjał i wierzę, że po prostu wyciśniemy z niej maksa i że to będzie dla niej fantastyczny sezon. Ale tak jak mówię, mamy jeszcze jedną atakującą, o której nie chcę teraz mówić, bo jeszcze nie została oficjalnie ogłoszona, która też jest gotowa do tego, żeby rywalizować na najwyższym poziomie i która równie dobrze może być pierwszą atakującą, także myślę, że na tej pozycji mamy naprawdę bogactwo i dwie dziewczyny fantastyczne, które mają duży potencjał i jeszcze są w stanie się bardzo mocno rozwinąć. No właśnie, troszkę uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać, która ewentualnie byłaby tą jedynką, tak jeszcze przed samym rozpoczęciem przygotowań, ale to zapytam w inny sposób. Nazwisko chyba tobie znane bardzo dobrze, chociażby z ostatniego sezonu. Ja rozmawiałem z dziewczynami, każdy powiedziałem to samo i tobie powiem również to samo. Ja nie mam na dzień dzisiejszy ustalonej pierwszej szóstki. Nie wiem, kto będzie pierwszą atakującą, kto drugą, kto pierwszą rozgrywającą, kto drugą. Jedna rzecz to jest to, co mogę mieć w głowie, co mi się może wydawać, natomiast jakby trening będzie to weryfikował. Uważam, że mam naprawdę fantastyczną grupę dziewczyn, która według mnie każda z nich ma coś do udowodnienia, grając w tej lidze i wierzę, że ta rywalizacja na każdej pozycji będzie bardzo duża i to dobrze, bo rywalizacja tylko pomaga w tym, aby czynić postępy, więc jestem przekonany, że obojętnie na którą z dziewczyn nie postawię na każdej pozycji, to jakość będzie wysoka, a ta, która będzie wchodzić, tej jakości nie będzie obniżać. Te przygotowania już, rozumiem, rozpoczęliście do nowego sezonu? Zaczynamy w poniedziałek, 29 lipca, także jeszcze kilka dni. Macie jakiś konkretny, już taki skonkretyzowany, no pewnie macie plan przygotowań, więc chciałbym zapytać, co konkretnie, na czym konkretnie będziecie się skupiać pod względem jakby samych sparingów, poza tym, że macie zaplanowany Grand Prix w Ustce? Powiem tak, jeżeli chodzi o sparingi, to zaczynamy turniejem w Łodzi na memoriale Michała Cichego, także bardzo się też cieszę, że w tym memoriale wezmę udział, bo weźmiemy jako zespół, ale ja też osobiście, bo Michała znałem bardzo dobrze, ja też jestem łodzianinem, więc cieszę się, że w taki sposób będę mógł uczcić jego pamięć. Oprócz tego mamy zaplanowany turniej w Wieliczce, sparingi z Opolem i sparingi z Mielcem, także kilka tych meczów sparingowych rozegramy. No, na początku to standardowo dużo kontroli piłki, już zaczniemy w pierwszym tygodniu dość mocno stawiać na element obrony i tego będziemy robić bardzo dużo i w miarę upływu czasu w drugim tygodniu już zaczniemy skakać, w trzecim zaczniemy już grać 6-6, także te cykle treningowe mamy już zaplanowane. Siłownia też szczególnie w tym pierwszym okresie będzie dla mnie bardzo istotna, ale też różnego rodzaju aktywności integracyjne, bo tak jak wspominałem, dla mnie zbudowanie z tej grupy zespołu to będzie priorytetowa sprawa. Ciągle też powtarzam, z tego co wiadomo na ten moment, co oficjalnie ogłoszono, na ten moment nie ogłoszono żadnej reprezentantki Polski, więc chciałbym cię zapytać, bo masz bardzo dobre porównanie. W zespole, w którym nie ma żadnej reprezentantki Polski, o wiele łatwiej przebiega ten okres przygotowawczy, bo przykładowo w Developersie w ostatnich sezonach musieliście na niektóre zawodniczki czekać i być może też te mecze sparingowe niekoniecznie były miarodajne, prawda?
Szczerze mówiąc, nie wiem, bo pierwszy raz będę miał sytuację, gdzie będą wszystkie zawodniczki. No o to chciałem właśnie. Dla mnie to też będzie nowość. Powiem tak, miało to zawsze swoje plusy i minusy. No, plusem było to, że bardzo dużo pracowaliśmy indywidualnie z dziewczynami, ta praca jest bardzo ważna, a tak jak wspominałem, w sytuacji, kiedy graliśmy tak wiele meczów, dochodziły, tak jak mówiłem, europejskie puchary, to tego czasu na trening nie było dużo, dlatego wykorzystać do maksimum okres przygotowawczy było bardzo ważne. Natomiast teraz, kiedy będzie cały zespół, to powiem Ci po okresie przygotowawczym, bo na ten moment nie wiem, ale cieszę się, że będą wszystkie zawodniczki. Ja też jestem zwolennikiem pracy indywidualnej, więc dużo czasu będziemy poświęcać na pracę z grupami i później będziemy łączyć grupy w całość, żeby pracować nad taktyką w grze 6x6, także zobaczymy. Jestem sam bardzo ciekaw, jak to będzie przebiegało, bo po 6-letniej pracy w Rzeszowie nigdy nie mieliśmy takiego komfortu, żeby mieć cały zespół, także będzie to coś nowego dla mnie. Kiedyś też powiedziałeś, że kiedy zaczynałeś pracę w Rzeszowie, to przychodziło po kilkaset osób na mecze, a teraz przychodzi po ponad 2000. Chciałbym właśnie zapytać, czy w całej Polsce jakby odczuwalny jest taki trend zwyżkowy, czy jednak jest nieustannie tak, że to po prostu sukces buduje tą frekwencję? Myślę, że tutaj najodpowiedniejszą osobą do zadania tego pytania będzie Marek Pieniążek, bo to on stał za tym, żeby ta frekwencja w Rzeszowie tak rosła. I to on jest magikiem, jeżeli chodzi o budowanie frekwencji, marketing szeroko pojęty sportowy. Natomiast na pewno sukces raczej nie odrzuca, tylko przyciąga ludzi i faktycznie to było wspaniałe, naprawdę wspaniałe i do dzisiaj mam ciarki na ciele, jak wspominam niektóre mecze, kiedy nawet było 4000 ludzi, kiedy była pełna hala pod promem, bo takie mecze również się zdarzały. I to było niesamowite, naprawdę niesamowite. Wierzę w to bardzo mocno, że też sukcesy reprezentacji jakby sprawią, że kibic z powrotem zakocha się w żeńskiej siatkówce, bo jest to piękna dyscyplina sportu i wierzę, że coraz liczniej będą kibice odwiedzać halę, gdzie będziemy rozgrywać mecze. Wierzę w to bardzo mocno również, że hala Orbita w pewnym momencie zostanie wypełniona do ostatniego miejsca. To też jest taki mój ukryty cel. Bardzo bym chciał, żeby na jakimś meczu pojawił się komplet publiczności. I wierzę w to bardzo mocno, że siatkówka żeńska wyjdzie z cienia i po prostu również będzie kochana przez kibiców. No właśnie, to chciałem zapytać, czy ewentualny sukces na igrzyskach byłby w stanie nawet nie tyle kibiców przyciągnąć, co nowych sponsorów, bo pamiętam, że w 2014 roku, kiedy siatkarze zdobyli złoto, to każda hala praktycznie w Polsce na meczu Plus Ligi, w każdej kolejce, w każdym mieście była wypełniona po brzegi i w sumie nie wiemy jakby to wszystko się rozwinęło po takim ewentualnym sukcesie z kategorii Igrzysk Olimpijskich. Ja się uśmiecham, dlatego że my zapominamy trochę, co było wcześniej. Bardzo szybko przyzwyczajamy się do sukcesu i już chcemy jeszcze więcej, tylko przypominam, że jeszcze niedawno to w ogóle nie mogliśmy pomarzyć o tym, żeby żeńska reprezentacja znalazła się na igrzyskach. Dzisiaj nasza reprezentacja będzie w Paryżu, na igrzyskach olimpijskich, na najwspanialszym, pewnie największym turnieju, jakim można sobie tylko i wyłącznie wymarzyć. Myślę, że jest to bardzo specyficzny turniej i to nie jest normalny turniej jak każdy inny. Wielu wybitnych sportowców siada obok ciebie i je śniadanie, obiad czy kolację, więc też ta głowa musi być na odpowiednim poziomie koncentracji. Natomiast to, jak ogromny postęp zrobiła reprezentacja Polski siatkarek, to jest coś wspaniałego. Na pewno należymy dzisiaj do czołówki światowej, myślę nawet. I jesteśmy w stanie na pewno rywalizować z każdą reprezentacją. Czy wygrać, to już drugi temat, natomiast rywalizować na pewno jesteśmy w stanie z każdą reprezentacją i wierzę w to bardzo mocno, jeżeli ta atmosfera Igrzysk Olimpijskich nie przytłoczy naszych dziewczyn, to myślę, że możemy być z nich bardzo, bardzo dumni. Grupa moim zdaniem nie jest łatwa i naprawdę nie lekceważyłbym tych zespołów, dlatego że Brazylia to od lat wielka reprezentacja z Roberto na czele, z Gabi, z Taisą, wieloma wybitnymi siatkarkami. Oprócz tego reprezentacja Japonii też, która przecież grała teraz w finale WNL.
Także to trzeba na pewno z dużym respektem, aczkolwiek bez strachu podchodzić do tych zespołów. I wierzę w to bardzo mocno, że zresztą trener Lavarini ma doświadczenie gry w ćwierćfinałach Igrzysk Olimpijskich z Koreą, przecież awansował do półfinału, więc na pewno wie, jak to zrobić. Natomiast tak jak mówię, spokojnie, mecz po meczu i niech dziewczyny się budują formę, budują pewność siebie. Widać po tych meczach sparingowych, że czują się pewne swoich umiejętności i miejmy nadzieję, że każdy kolejny mecz na Igrzyskach te pewność będzie tylko i wyłącznie umacniał i uwierzą, że są w stanie zrobić coś wielkiego. Czy twoim zdaniem tylko wyniki reprezentacji, czy to żeńskiej, czy męskiej, determinują frekwencję na meczach ligowych, czy są też inne zmienne? Nie, na pewno też inne. Ja przecież nawet sytuacja, w której my graliśmy w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń, kiedy przyjechał Wakifban, kiedy przyjeżdżało Koneliano, Chachibashi, Kaliningrad, no to są zespoły, których nie widzisz na co dzień. Jednak, co by nie mówić, zespół ze Stambułu, mówię, te Wakifbanku, to jest klub legenda tak naprawdę i klub, myślę, że możemy porównywać spokojnie do piłkarskiego Realu Madryt, więc sama obecność i trenera Guidettiego i tych wybitnych siatkarek to jest na pewno coś, co przyciąga, czy chociażby Koneliano z trenerem Santarelli, Zasią Wołosz, Izabelą Hak i tak dalej, no to też codziennie tego nie możemy oglądać na żywo, więc na pewno jakby przeciwnik też ma znaczenie, ale też myślę to, że zespół gra fajnie w siatkówkę, że wygrywa, że nawet jeżeli nie wygrywa każdego meczu, ale po prostu gra fajną siatkówkę dla oka, to też pokazuje kibicom, że warto to zobaczyć na żywo i dawać tym dziewczynom wsparcie, na które zasługują, będąc na hali. Już mi odpowiedziałeś, więc nie będę cię pytał, jak oceniasz postęp kadry od przyjścia trenera Lavariniego, ani co osiągnie sama reprezentacja na igrzyskach, ale co mógłbyś w ogóle powiedzieć o zawodniczkach, które będą grały? Mam tu na myśli tercet z Rzeszowa, czyli Katarzynę Wenerską, Magdalenę Jurczyk i Olę Szczygłowską. Wydaje mi się, że gdybyś zapytał każdą z tych dziewczyn 2 lata temu, czy widzi siebie na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, to pewnie by powiedziały, że raczej nie. Natomiast praca, którą wykonały, postęp, jaki zrobiły, nie tylko siatkarski, ale też tak jako ludzie, sprawił, że dzisiaj są na absolutnym szczycie, jeżeli chodzi o sport w Polsce, bo tak jak dla mnie Igrzyska Olimpijskie to jest w ogóle największe marzenie, sportowe marzenie. Zresztą ja miałem szczęście urodzić się w czasach, kiedy komentarz Włodzimierza Szaranowicza na temat Igrzysk Olimpijskich tylko i wyłącznie pobudzał wyobraźnię młodego człowieka. Teraz się bardzo mocno cieszę, że będzie honorowy attaché na Igrzyskach w Paryżu, 20. jego akredytacja, wielki dziennikarz sportowy, który tak naprawdę budował świadomość nie tylko, myślę, sportowców, ale też kibiców i młodych ludzi na temat Igrzysk Olimpijskich. A wracając do twojego pytania, to myślę, że zapracowały sobie dziewczyny na to przede wszystkim, ale naprawdę dzisiaj wchodzą do historii polskiego sportu. Jeszcze jak, daj Boże, osiągną tam wymarzony dla siebie wynik, to tym bardziej. Ja jestem z nich naprawdę bardzo dumny, bardzo się cieszę, że będę miał znajome twarze na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu i będę bardzo mocno trzymał za nie kciuki. Ja się bardzo cieszę, bo wiem, ile te dziewczyny pracy poświęciły, żeby tam być. Byłeś asystentem reprezentacji do lat 20. Myślałeś kiedyś o tym, żeby pracować w pierwszej reprezentacji? Tak, oczywiście. Nawet jak trener Lavarini został trenerem reprezentacji, to złożyłem swoje papiery na asystenta. Natomiast nie wybrał mnie, także na pewno praca z reprezentacją, a szczególnie z reprezentacją Polski, to jest moje wielkie marzenie. Miałem tą przyjemność pracować z kadrami młodzieżowymi. Ogromny dla mnie to był zaszczyt być na uniwersjadzie w zeszłym roku z reprezentacją Polski. Dlatego jeżeli pytasz mnie, czy chciałbym pracować z reprezentacją, to zdecydowanie tak. Jak twoim zdaniem różni się podejście takich zawodniczek, przykładowo z młodzieżowych reprezentacji, w porównaniu z siatkówką seniorską?
Ale i mu pytasz o ich spojrzenie na reprezentację? Pytam o spojrzenie jakby w samo podejście do siatkówki na przykładzie młodych zawodniczek w porównaniu z zawodniczkami seniorskimi. To znaczy z zawodniczkami seniorskimi przykładowo z tymi, z którymi miałeś... Chodzi mi jakby o różnicę mentalną pomiędzy zawodniczką, która ma przykładowo 25 lat, a taką, która ma powiedzmy 19-18. Tu też poruszasz bardzo trudny temat. Na pewno czasy się zmieniły, jest zupełnie inaczej. Wiele dziewcząt będących w reprezentacji, nawet tych młodzieżowych, one do końca... To też nie jest nic złego, tylko po prostu nie do końca jakby doceniają, gdzie są, ale to z tego względu, że będąc w SMS-ie w Szczyrku, nie chcę powiedzieć z automatu, bo to nie jest do końca prawda, że z automatu. Natomiast w dużej większości jakby już są reprezentantkami Polski. Już są skoszarowane na obozie. Ta koszulka, którą dostają z flagą reprezentacji, wydaje mi się, że nie jest tym, czym była dla mnie, kiedy też miałem zaszczyt jako kadet taką koszulkę założyć. Na pewno chciałbym ci dobrze na to pytanie odpowiedzieć, dlatego się zastanawiam. Na pewno taka postać Asi Wołosz, która pokazuje tą siatkówkę na najwyższym poziomie, to, która wyszła też przecież, przypominam, z polskich zespołów do Włoch, gdzie jest jedną z największych gwiazd włoskiej siatkówki w tym momencie. Jest kapitanem zespołu włoskiego, będąc Polką. To, że też chciała wyjechać jako młoda zawodniczka, to jest też bardzo ważne, że jeżeli chcesz być mistrzem, to musisz się zachowywać jak mistrz i chcieć cały czas się rozwijać. Niestety mam wrażenie, że wydaje mi się, że to też jest w jakimś stopniu wina nasza, trenerów, bo to nie jest tak, że to jest jedna osoba za to odpowiedzialna, że my troszeczkę rozleniwiamy zawodniczki grające w Polsce, że do końca nie ma tej potrzeby wyjazdu za granicę, chociaż wydaje mi się, że to powoli się zaczyna troszkę zmieniać, że coraz więcej tych dziewczyn teraz wyjeżdża, że to jest ważne, myślę, że żeby naprawdę rywalizować z najlepszymi zespołami na świecie, żeby móc zobaczyć, jak trenują najlepsi na świecie. Myślę teraz Martyna Łukasik w Conegliano, to będzie dla niej niesamowite doświadczenie, naprawdę. Stać na treningu koło Gabi Guimaraes to jest coś na pewno fantastycznego, tym bardziej, że to jest dziewczyna bardzo pozytywna, bardzo fajna. Mówię tutaj o Gabi, która myślę, że jeżeli Martyna tylko będzie chciała, to wielu, wielu cennych rad może jej udzielić i to jest tylko i wyłącznie wartość dodana, myślę, dla polskiej siatkówki. To, co też znowu mogę odpowiedzieć kij w mrowisko, ale nie pomaga niestety, według mnie oczywiście, wyjazdy dziewczyn do Stanów Zjednoczonych. To pewien trend się stworzył z tym, że zawodniczki młode wyjeżdżają do Stanów i naprawdę nie jest łatwo je zastąpić w Polsce. Oczywiście, ja mówię to z perspektywy trenera siatkówki. Perspektywa rodzica i zawodnika może być zupełnie inna, co należy uszanować. Na pewno czymś fajnym jest skończyć uczelnię w Stanach Zjednoczonych, mówić perfekcyjnie po angielsku. To są bardzo ważne rzeczy i to absolutnie nie można tutaj mieć do tego pretensji. Natomiast fajnie byłoby, gdybyśmy byli w stanie stworzyć dla tych dziewczyn tak dobre warunki, żeby o tych wyjazdach do Stanów nie myślały, bo za chwilę możemy mieć bardzo duży po prostu problem. Tym bardziej, że Liga Amerykańska zawodowa się otworzyła w tym sezonie. Wiele Amerykanek wraca do Stanów Zjednoczonych, co za tym idzie, w Europie robią się miejsca w ligach zagranicznych, jak wiemy, kilka dziewczyn naszych wyjeżdża, ale my te dziewczyny musimy zastąpić. A jeżeli najlepsze juniorki wyjeżdżają do Stanów, no to wiemy, że może to być duży problem. Także mówię, też tak jak pytałeś o tą mentalność, no chociażby to się zmieniło, że kiedyś każdy chciał w tej ekstraklasie być. Teraz może nie to, że nie chce być, natomiast czy będzie za 4 lata po Stanach Zjednoczonych, nie robi to problemu, nie robi to różnicy. Natomiast jakby nam tutaj robi, jako trenerom i myślę prezesom klubów też. Natomiast tak jak mówię, no kluczem jest zbudowanie dla tych dziewczyn warunków, które jakby będą je zatrzymywały w Polsce. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że bardzo lubisz rozmawiać z dziennikarzami, z kibicami, słuchać ich opinii kibiców. Powiedziałeś, że bardzo nie lubisz chamstwa w siatkówce. Czy zatem jest jeszcze coś, czego nie lubisz w siatkówce, co ci nie odpowiada?
Wiesz co, ja mam po prostu, ale może też mi to trochę z wiekiem przyszło, bo myślę, że bardzo podobnie reagowałem, też zobaczyłem, jak to wygląda od środka. Dla mnie bardzo przykre jest, bo nawet nie chcę, żeby mnie to denerwuje, chociaż może trochę mnie denerwuje, ale opinie kibiców, czy nawet niektórych dziennikarzy, właśnie szczególnie młodych dziennikarzy, którzy mają taką łatwość w wyrażaniu opinii, nie będąc na przykład nigdy na treningu. To nie o to chodzi, bo nie chcę tutaj schodzić do tego, czy grałeś w siatkówkę, jak było, czy grałeś w piłkę i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi. Natomiast to jest tak piekielnie złożony proces, jakby praca z zespołem, że jakby czasami, bo sam mam X-a i czasami czytam niektóre wypowiedzi, się zastanawiam, że ktoś jakby nie ma absolutnie żadnego problemu z tym, żeby coś takiego napisać, nie? Na przykładowo, że powinien grać ten, a nie ten, albo ta, a nie ta, albo powinien być wzięty ten zawodnik, a nie ten zawodnik. Ale to drażni mnie to z tego tylko i wyłącznie względu, że wiem, ile czasu ten trener reprezentacji czy klubowy poświęca na to, żeby przeanalizować tych zawodników czy zawodniczki. To nie jest tak, że on sobie rzuca monetą i a wezmę tą, bo tego bardziej lubię, tylko czasami naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele jakby czynników o tym decyduje. A to, czego nie cierpię, no to nie cierpię takiego chamstwa w komentarzach. To mi się nie podoba, chociaż nigdy mnie nie spotkało coś takiego, rozmawiając z kimś w cztery oczy. Czasami naprawdę są to bardzo fajne dyskusje i czasami jakoś przekonam, a nawet bywało też tak, że ktoś mnie przekonał do pewnych swoich opinii, obserwując mecz. Ale tak jak mówię, no jako komentarze to raczej nie czytam, natomiast zawsze z kibicami lubię porozmawiać na hali, po meczach. Też to, co robimy dla kibiców. Ja bardzo cenię dziennikarzy, też chciałbym to podkreślić. Bardzo cenię, bardzo szanuję zawód dziennikarza sportowego. Mówię, ja mam dużo szczęścia, że urodziłem się w latach, gdzie mogłem słuchać pana Bogdana Tomaszewskiego, jak komentował tenis, pana Włodzimierza Szaranowicza, Mateusza Borka i paru innych, którzy naprawdę ten sport jakby przybliżali mi i też dzięki nim się w tym sporcie zakochiwałem. Dlatego mówię, wiem, jaka to jest też trudna wasza praca, nigdy chyba nikomu nie odmówiłem wywiadu. Chociaż też są czasami, dobrze wiesz, sytuacje, kiedy dziennikarz jest kompletnie nieprzygotowany do wywiadu. Ale to jakby okej, no też nie każdy musi być specjalistą w siatkówce. Być może akurat trafiłem tak, że ktoś był specjalistą w innej dyscyplinie sportu, a musiał być na meczu. Takie rzeczy się zdarzają. Ja mówię, bardzo szanuję ten zawód, bardzo was szanuję, dlatego zawsze z wielką przyjemnością porozmawiam. Być może oficjalnie nie o wszystkim powiem, natomiast na pewno w cztery oczy z przyjemnością z każdym podyskutuję. Jeśli chodzi o twoje obserwacje względem tego, kiedy zaczynałeś patrzeć jeszcze na siatkówkę, a z tym, co jest dzisiaj, jak bardzo siatkówka została skomercjalizowana, jak bardzo siatkówka stała się po prostu produktem? Wiesz co, ja jak zaczynałem grać w siatkówkę, to już zaczynała siatkówka robić produktem, dlatego że pamiętam, byłem młodzikiem w 2006 roku, kiedy Polacy zdobywali wicemistrzostwo świata. To był pierwszy medal od złotej ery Huberta Jerzego Wagnera, jeżeli mówimy o mistrzostwa świata. Także od tego momentu tak naprawdę ta koniunktura na siatkówkę ruszyła. Na pewno samo to, że Telewizja Polsat zainwestowała w siatkówkę, to, że nasi siatkarze, siatkarki pojawiają się w reklamach, to, że stał się troszeczkę sportem narodowym siatkówka, oczywiście pewnie przez wyniki głównie, to, że oglądamy, byłem akurat na memoriale Huberta Jerzego Wagnera, oglądałem w telewizji teraz turniej w Gdańsku, kiedy widzę pełną halę ludzi na turniejach towarzyskich, to umówmy się, no nie jest to normalne zjawisko. To jest coś fantastycznego tak naprawdę, że mówimy o turnieju towarzyskim i mamy zapełnione hale, największe hale w Polsce do ostatniego miejsca. To jest wspaniałe. To tylko pokazuje, w jak fantastyczną stronę ta siatkówka poszła. Na pewno ogromnym plusem jest to, że pewnie zarobki też poszły do góry, jeżeli chodzi o siatkarzy, siatkarki.
I też tak powinno być, bo poziom sportowy jest duży i powinien być za to wynagradzanie odpowiednio. Także myślę, że tutaj wszyscy na tym skorzystali. Może teraz akurat, kiedy mówimy o tej sytuacji, że tych meczów jest tak dużo, to następuje jakiś minimalny przesyt siatkówką, bo faktycznie jakbyśmy chcieli, to prawie że od środy jesteśmy w stanie do niedzieli oglądać, a nawet do poniedziałku siatkówkę cały czas. I to być może troszkę sprawia, że kiedyś się czekało na te takie mecze, nie wiem, na pewno pamiętasz, Skra Resowia za tych największych czasów tych dwóch zespołów, czy w żeńskiej siatkówce Sopot Chemik Police, prawda, Chemik Rzeszów w ostatnich latach, ŁKS później dołączył, no, Jastrzębski Węgiel, prawda, nie wiem, ze Skrą Bełchatów, tych meczów takich, wiesz, legendarnych było bardzo, bardzo dużo. Natomiast teraz tych meczów jest chyba trochę za dużo, ale dla kogoś, kto jest zakochany w siatkówce, no to nie może narzekać, bo może oglądać od poniedziałku do niedzieli. Chciałbym cię zapytać, taka odwieczna wojenka polska, jeśli chodzi o kibiców piłki nożnej i siatkówki, dla ciebie jako osoby zakochanej w siatkówce, czy w ogóle zwracasz na to uwagę, kiedy jest mowa o sporcie narodowym, czy czasami nie jest to troszkę bolesne, że siatkarze, siatkarki nawet teraz dostarczają sukcesy rok po roku, przywożą medale, a w dalszym ciągu jednak w naszym kraju jest to zainteresowanie większe piłką nożną. Zdaję sobie też sprawę, że po prostu takie jest zainteresowanie, taka jest koniunktura i że jest to bardziej też atrakcyjny sport dla sponsorów i bardziej przemawia, ale czy dla jako osoby, która jest zakochana w siatkówce, która w tym siedzi od lat, nie jest to czasami troszkę bolesne, że jednak te osiągnięcia są marginalizowane? Ale ja nie czuję, szczerze mówiąc, żeby osiągnięcia siatkarzy czy siatkarek były marginalizowane. Kompletnie nie wchodzę w tą wojenkę pomiędzy piłką nożną a siatkówką, bo jeżeli chodzi o wyniki sportowe, to w ogóle nie mamy o czym dyskutować, według mnie. Natomiast piłka nożna jest sportem globalnym i to też trzeba rozumieć. To na wyobraźnię małych dzieci działa Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Neymar, Mbappé i teraz Yamil Lamal, prawda, który zrobił, no to myślę, że to jest chłopak, który tak naprawdę może być takim przykładem dla dzieciaków w tym momencie. Młody chłopak, mistrz Europy, już teraz w pierwszej jedenastce reprezentacji Hiszpanii, w pierwszej jedenastce FC Barcelony, niespełna 17-latek. Ale też jak my zaczynaliśmy, powiedzmy, nasze życie sportowe, czy ty, czy ja, to wydaje mi się, że pierwszym, kogo ja i ty kojarzyliśmy, był Jacek Krzynówek, czy Maciej Żurawski, czy, no nie wiem, jeszcze byśmy wymienili Ronaldo Nazario, prawda, Ronaldinho, a niekoniecznie był to, nie wiem, Dawid Murek, na przykład, którego bardzo szanuję, bardzo lubię, legenda siatkówki, nie ma dyskusji, tylko że jakby pierwszy, kogo to wpadał, ja zawsze o kim się mówiło w telewizji, no to o piłce nożnej, a nie o siatkówce. Także ja w tą wojenkę nie wchodzę. Dla mnie piłka nożna jest sportem globalnym, siatkówka nie jest sportem globalnym, nie każdy gra w siatkówkę, a jeżeli gra w siatkówkę, to ten poziom jest bardzo słaby, jeżeli mówimy chociażby o krajach afrykańskich, chociaż uważam, że potencjał jest bardzo duży tam, natomiast jeżeli mówimy o jakość sportową, to jest niski, natomiast kiedy oglądamy Mistrzostwa Świata na przykład i widzimy zespoły z krajów afrykańskich, to przecież parę lat temu Ghana zrobiła chociażby furorę na Mistrzostwach Świata, tak? Więc tych zespołów grających w piłkę na wysokim poziomie jest coraz więcej. Ostatnie Mistrzostwa Europy, Albania, Austria niesamowita, Turcja niesamowita, Gruzja niesamowita. Nagle mówimy o zespołach, których pewnie jeszcze kilka lat temu, jeżeli mówiliśmy chociażby o reprezentacji trenera Nawałki, to ogrywaliśmy bardzo łatwo, a teraz się okazuje, że te zespoły po prostu grają na bardzo wysokim europejskim poziomie. A mi się wydaje, że jeżeli chodzi o siatkówkę, no to już tak nie jest, prawda? Turcja nie jest potentatem. No i wiele, wiele z tych zespołów moglibyśmy wymieniać. Natomiast nie wchodzę w tą wojenkę. Prawda i tak jest po naszej stronie. Tak poważnie, no całkiem poważnie. No, sukcesy sportowe są niepodważalne i klubowe, i reprezentacyjne, więc tutaj nie ma o czym dyskutować. Już na sam koniec chciałbym cię zapytać. W jednym z ostatnich wywiadów Wojciech Częstny powiedział, że boi się, że FIFA może być w przestrzeni 15-20 lat tym samym, czym jest teraz piłka nożna. Słyszałem też, że w jednym z wywiadów
mówiłeś o Fame MMA. Zatem pytanie jest takie, czy nie boisz się troszkę, że internet może w przyszłości po prostu zaburzyć taką koniunkturę młodych dzieciaków, które po prostu zamiast pójść do klubu na trening, które w ogóle zaczynać jakąkolwiek karierę, taką przygodę sportową, będą wybierały po prostu życie w internecie albo taką wirtualną rozrywkę? No już tak jest. Już tak jest, już pozwoliliśmy na to i jakby myślę, że to zatrzymać będzie bardzo ciężko. Moim zdaniem teraz właśnie jest wielka rola nauczycieli, trenerów, młodzieży przede wszystkim, żeby im pokazywać, że ten sport prawdziwy naprawdę jest fajny, bo naprawdę sport daje bardzo dużo. Sport zawodowy daje bardzo dużo, dużo też zabiera, bo taka jest prawda. Natomiast jakby możliwość, okej, każdy, ktoś mi może powiedzieć, odbić piłeczkę, no ale pewne rzeczy, które teraz wymienisz, to można robić nie uprawiając sportu, oczywiście, ale możliwość poznawania świata, możliwość poznawania różnych kultur, bo grasz z różnymi zawodniczkami, zawodnikami z różnych krajów, możliwość wyjazdów do wielu krajów, możliwość uczenia się pracy w grupie, rywalizacji. Ja mam wrażenie, to z obserwacji oczywiście, że młodzież ma ogromny problem z rywalizacją dzisiaj. To jest naprawdę bardzo, bardzo duży problem. Nie potrafią rywalizować i nie chodzi mi o taką niezdrową rywalizację, tylko po prostu rywalizację codzienną. No codziennie jest rywalizacja w jakimś aspekcie oczywiście. Tak jak wy dziennikarze, no ty chcesz napisać chyba jak najlepszy artykuł, prawda? Nie jak najgorszy. No zależy ci na tym, żeby ten artykuł był dobrym artykułem. Myślę, że innym dziennikarzom też na tym zależy. Ktoś chce zrobić dobry program, ktoś chce wygrać mecz, ktoś chce być lepszym trenerem i tak dalej, i tak dalej. To jest normalne. No, dla mnie rywalizacja w życiu to była czymś oczywistym. No ja pamiętam, już nie chcę mówić za moich czasów, bo to głupio brzmi, mam 31 lat, więc to nie jest też tak dawno temu, ale chodzi o to, że wracałem ze szkoły, rzucałem plecak i już graliśmy w piłkę na boisku. No grałeś, żeby wygrywać. Nie grałeś po to, żeby przegrywać. Teraz mam wrażenie, że problem z tą rywalizacją jest i też to, co jest bardzo przykre, to niestety mam wrażenie, że to też już widzę, nawet pracując z seniorkami w siatkówce, że bardzo duża grupa dziewczyn, chłopców pewnie też, ma ogromny problem z pewnością siebie. Ja widzę, że widzę pewność siebie ogromną na Instagramie, ogromną pewność siebie widzę na Instagramie, ale nie widzę tego w realnym życiu. I to jest dla mnie trochę straszne, bo naprawdę będę pracował i pracowałem z grupą fantastycznych dziewczyn, fantastycznych kobiet, które miały wspaniałe zainteresowanie, które miały jako ludzie były fantastyczne, fantastyczne jednostki. A czasami po prostu widziałem wielki brak pewności siebie. I to potem się też przekłada na boisko, bo w pewnym momencie jest tak, że masz wynik 23-23 i to ty musisz podjąć decyzję, co zrobić w tym momencie. Oczywiście czasami jest tak, że pomoże ci trener, bo spojrzysz, akurat coś ci podpowie, ale to finalnie to ty musisz zaatakować tą piłkę, to ty musisz przyjąć piłkę, to ty musisz wykonać zagrywkę, bo trener za ciebie tego nie zrobi. I tutaj na przykład widzę pewnego rodzaju obawę, strach przed błędem, strach, co ktoś pomyśli. To nie ma znaczenia, to co ktoś pomyśli, a niestety to dla mnie oczywiście, mówię to z mojego punktu widzenia, natomiast dla tych osób to, co ktoś pomyśli, może być bardzo ważne. Więc tutaj widzę duży problem. Na pewno to jest temat, na którym będę ze swoimi siatkarkami teraz na początku przyszłego sezonu rozmawiał, bo ja naprawdę czasami mam wrażenie, że my jako trenerzy widzimy dużo więcej albo żyjemy dużo bardziej, albo widzimy ten potencjał i nie mówię tylko sportowy potencjał, bo sportowy potencjał jest jedna rzecz. Przede wszystkim potencjał jako człowiek jest tak duży i przykre jest to, że jest niewykorzystywany według mnie przez brak pewności siebie w jakimś stopniu. Myślę, że jest to spowodowane wieloma rzeczami, ale to byśmy cały dzień rozmawiali i pewnie byśmy dyskutowali do potrzeba specjalistów, którzy się dużo lepiej na tym znają niż ja. Mówię to tylko z tych obserwacji, które mam teraz. I mam nadzieję, że po prostu znajdziemy sposób na to, żeby to zmieniać, żeby otwierać młodzież przede wszystkim na siebie nawzajem, żeby to też jest bardzo istotne, żeby ze sobą więcej rozmawiać,
Też to kolejne taka spostrzeżenie, że mamy problem z rozmową. Ogólnie taką wstydzimy się tego, że mamy problem, wstydzimy się tego, że jesteśmy w czymś słabsi, a to jest normalne, jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. Więc to, że masz problem jednego dnia, to nie jest, nie wiem, to nie jest nic, co według mnie należy się tego wstydzić, bo każdy z nas ma prawo mieć problem, każdy z nas ma prawo mieć gorszy dzień, ale według mnie jakby możliwością rozwiązania tego jest rozmowa i przede wszystkim nie ocenianie kogoś, tylko wsparcie dla tej osoby, a mam wrażenie, że my niestety za często oceniamy, a za mało wspieramy. No, chodzi mi jeszcze jedno pytanie w związku z tym, co powiedziałeś, konkretnie o tą sytuację, kiedy w końcówce seta na przykład jest wynik 23-23 i czy przykładowo taką też może niechęć do wzięcia tej, podjęcia tej odpowiedzialności, czy jakby przyczytam tego nie jest, można to trochę tłumaczyć presją? Wiesz co, ja mam z presją jeden problem. Ja uważam, to miał fantastycznie Wakif Bank napisane na swojej hali, że presja to przywilej, na który zasługujemy. Bo tak naprawdę czym jest presja? Pewnie każdy z nas ma swoją definicję presji. Pewnie specjaliści mają też swoją, ale presję ma ten, który jest najlepszy. Który chce być najlepszy. On ma presję. Jak też lubię kino, na pewno oglądałeś Bohemian Rhapsody. Nie wiem, czy oglądałeś Rocketman. Nie wiem, czy oglądałeś film o Whitney Houston dokumentalny. To byli najwybitniejsi artyści na świecie. Mieli ogromną presję, ale dlatego, że byli najlepsi. Przecież gdyby byli najsłabsi, to by nie musieli napisać jednej piosenki więcej, czy wydać jednej płyty więcej. Wakif Bank ma presję, Barcelona ma presję, Real ma presję, Developers miał presję, Chemik miał presję, bo to były najlepsze zespoły. Więc bycie, według mnie, bycie w ekstraklasie, wiem, że wielu może narzekać na poziom i tak dalej, okej, ale bycie w ekstraklasie już sprawia, że jesteś wyjątkowy. Czyli to już automatycznie nakłada na ciebie presję, z którą musisz sobie po prostu poradzić. Bo jeżeli chcesz być wyjątkowy, jeżeli chcesz być najlepszy, to presja była, jest i będzie. Będzie ci towarzyszyć do końca życia. Bo skończysz kiedyś uprawiać sport, ale w życiu dalej będzie rywalizacja. W życiu zawodowym twoim. Więc jeżeli nie będziesz w stanie rywalizować, nie będziesz sobie radził z presją, to będziesz miał duży problem. To jest coś, co my troszeczkę, mam wrażenie, zatracamy. Więc jeżeli pytasz mnie o presję, dla mnie presja to przywilej. To nie jest nic złego. Oczywiście też zastanawiam się, mówiąc szczerze, nad współpracą z psychologiem, bo myślę, że jest to potrzebne po prostu. Nie jest to nic złego, jeżeli chodzi o radzenie sobie z emocjami, właśnie radzenie sobie z presją, z oczekiwaniami, też umiejętność relaksu głowy i tak dalej, i tak dalej. To są też umiejętności, których się trzeba uczyć. Nie można się tego bać. Nie można się tego wstydzić, o czym wspominałem, ale to są, tak jak mówimy, no, bardzo trudne tematy. Dużo, właśnie odnośnie jeszcze tego zdrowia mentalnego chciałbym zapytać, dużo czytasz książek i przykładowo takiego o rozwoju osobistym? Wiesz co, czytałem sporo, natomiast tak szczerze wyrzuciłem to. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jest bardzo dużo amerykańskich książek, amerykańskich autorów. One są fantastyczne i polecam. Ogólnie polecam czytać, nie wyrzucać książki, tylko czytać. Ale do czego zmierzam? My jesteśmy innym narodem niż Amerykanie. Nasz mental jest zupełnie inny niż amerykański mental. I to nie wynika z tego, jak jesteśmy teraz, tylko tam jest mental budowany od dziecka. Od dziecka, przynależność do barw, szacunek dla żołnierza, szacunek dla funkcjonariusza. Dużo, 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 dużo tematów, które jakby działają na nich bardzo dobrze. U nas to nie do końca, myślę, wychodzi ok. Ja uważam, że według mnie takim kluczem do takiego zdrowia mentalnego jest rozmowa i próba zrozumienia. Próba zrozumienia i przede wszystkim też my jako trenerzy jesteśmy troszkę upośledzeni, jeżeli chodzi o pracę, bo my powinniśmy być psychologami też jako trenerzy.
powinniśmy być, tylko tak naprawdę narzędzi nie mamy zbyt wiele. Poza oczywiście książkami i ci, którzy kończyli psychologię, ja też miałem na studiach psychologię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też czasami trzeba powiedzieć, że słuchaj, nie umiem ci pomóc. Potrzebujemy kogoś, kto jest specjalistą w tym. Bo czasami chcemy pomóc, a możemy zaszkodzić. I tak jak widzę, bardzo dużo teraz słyszę z mojego najbliższego otoczenia, ile młodych dzieciaków ma problemy z depresją. Mi się to wydaje, to jakby nie mogłem tego zrozumieć na początku. Jak depresja? Dlaczego u tych młodych dzieciaków depresja? Jak wszystko jest tak naprawdę, wiesz o co chodzi? Mhm. Jakby rozmawiając z jednym psychologiem, z jednym trenerem młodzieży, drugim, to jest, zaczyna być ogromny problem. Dzieciaki są zostawione bardzo często same sobie. I to jest też to, co potem się przekłada na seniorską karierę, to co się u ciebie dzieje jako dziecko. Ten brak pewności siebie też między innymi wynika stąd. Tylko też mówiąc o pewności siebie, nie chciałbym tutaj tego mylić z arogancją, prawda? Bo to też nie o to chodzi, ale chociażby ostatnio czytałem taki artykuł o Kobe Bryancie, świętej pamięci, który swój dzień treningowy zaczynał o 5 nad ranem. 5 rano. Leciał do centrum treningowego, odbywał trening indywidualny, później miał fizjoterapię, śniadanie, trening taktyczny, cały dzień siedział w klubie. Tak robią najwięksi. Dlatego są najwięksi. Tak jak mówię, myślę, że jeszcze ta nasza wiedza na temat tego sportu na najwyższym światowym poziomie, a szczególnie w siatkówce, bo myślę, że tu jesteśmy w stanie zrobić ogromny postęp, naprawdę ogromny postęp. Oczywiście potrzeba na pewno finansów do tego, ale jak się patrzy, też czytałem książkę o Bayernie Monachium, czytałem kilka książek też na temat tego, jak są kluby NBA zorganizowane, jak to wygląda ogólnie w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, jeżeli chodzi, myślę, nie wiem czy wiesz, w ilu klubach żeńskich w ekstraklasie jest współpraca z psychologiem. Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że znaczy, myślę, że tak. Tak myślę, bo nie mam wiedzy, ja też, na 100%, nie te... słyszałem po prostu, żeby jakiś klub powiedział, my współpracujemy z psychologiem. Też pamiętam, czytałem właśnie kiedyś wywiad z Jakubem Jaroszem kilka miesięcy temu i pamiętam, że kiedy w Polsce po jakimś nieudanym meczu po prostu jak ktoś go obrażał na ulicy, to on przez długi okres temu o tym nikomu nie powiedział i bodajże pierwszy raz w wywiadzie o tym powiedział i też długo samemu jemu zajęło zgłoszenie się w ogóle o pomoc do specjalisty. No właśnie, więc myślę, że kluby NBA mają współpracę z psychologiem, jestem o tym przekonany, że to jest absolutnie w tym momencie podstawowy w ogóle członek sztabu szkoleniowego. Ja tak jak mówię, to nie jest wina klubów, to nie jest tylko i wyłącznie tak, że to klub musi i tak dalej, i tak dalej. To też chodzi o to, że na to się muszą znaleźć środki. Pamiętasz, że lata temu nie było trenerów od przygotowania fizycznego, nie było statystyków. Statystyki robili trenerzy od siatkówki, akurat mówimy o siatkówce. Trening przygotowania fizycznego robili trenerzy siatkówki. Pewnie teraz przychodzi trener od przygotowania i się puka w głowę, co ty żeś chłopie robił tutaj, wiesz. Ale tak jak mówię, już poszliśmy do przodu w tym. Każdy klub ma trenera od przygotowania fizycznego, każdy klub ma statystyka, więc może przyjdzie taki moment, że będzie każdy klub miał psychologa, każdy klub będzie miał dietetyka i tak dalej, i tak dalej. To też są rzeczy bardzo istotne. Jestem też przekonany o tym, że wielu sportowców w Polsce nie ma dostatecznie dobrej wiedzy chociażby na temat żywienia. A to też jest przecież sytuacja, która jest bardzo ważna, bo zawodnik zarabia w cudzysłowie ciałem. Jak długo będzie zdrowy, jak długo będzie grał na najwyższym poziomie, tak długo będzie zarabiał dobre pieniądze, prawda? Więc jakby, jakie to jest istotne. Gdzieś czytałem też wywiad chyba z LeBronem Jamesem, oczywiście inna skala i to nie porównywałbym, ale gdzie LeBron wydawał $1,000,000 na odnowę biologiczną. On wydawał sam ze swoich pieniędzy. Wiem, że on pewnie zarabia $100,000,000 i $1,000,000 to dla niego nie jest specjalny problem. Chodzi mi po prostu o sytuację, że jakby facet, który jest już w pewnym
wieku jako sportowiec, no sam wie, że musi o siebie po prostu zadbać trzy razy bardziej niż młody chłopak, żeby być na tym samym poziomie. Jak mówię, także jeszcze myślę dużo rozwoju przed nami wszystkimi i wierzę, i tak idzie to w bardzo dobrą stronę, myślę, że jest coraz lepiej, a będzie jeszcze lepiej, także nic tylko tak dalej. Dziękuję Ci bardzo za obszerną wypowiedź i w ogóle za poświęcony czas. Chciałbym Ci jeszcze zostawić chwilę czasu i jeżeli chciałbyś coś powiedzieć kibicom, słuchaczom, to to jest ten moment. Czy mam zareklamować swój podcast? Niekoniecznie, możesz zareklamować mecze klubu. Nie, uśmiecham się. Oczywiście zapraszam wszystkich kibiców do hali Orbita we Wrocławiu. Mam nadzieję, że przysporzymy wielu bardzo pozytywnych emocji, że będą z nas dumni. To mówię o swoich kibicach, ale ogólnie też zapraszam kibiców na hale sportowe, siatkarskie, bo dziewczyny naprawdę zasługują na to, żeby być dopingowane. To dają bardzo dużo od siebie, dużo pracy poświęcają i naprawdę wasze wsparcie bardzo mocno im pomaga i są dumne, że mogą grać przed wami. My jako trenerzy jesteśmy dumni, że możemy tak wspaniałymi ludźmi pracować. Dziękuję bardzo.